dobry wieczór, będziemy dzisiaj pytać ludzi na SBM Festiwalu, czy znają klasyki polskiego rapu. Czy kojarzą ksywki? No ogólnie no, młodzież, czy wiecie na czym to wyrosło wszystko? Nie wiecie. A i będzie pomagać mi Ewelina, ponieważ wyrzucili ją z domu z Wrocławia, bo... No po prostu... Nie, mama zobaczyła i powiedziała nie. Wywaliła, bo zobaczyła nasz film wspólny, to cię wydziedziczyła. Ale który jest ten wspólny? Ten, którego nikt nie widzi. Pokaż tylko do miniaturki nie, i możesz iść już sobie, na razie. Nie. Dziewczyny, pokazuję wam raperów, a wy mówicie kto to jest. Dobra, uwaga. Jak powiem rychupę ja, to będę bardzo Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Ja też nie mam pojęcia. Jak ja jestem stary, naprawdę nie wiecie kto to jest? Jesteś stary. Moment, mogę zobaczyć bardziej? No nie wiem, ja bym może powiedział, że Leroy... Co? To nie jest Tede? No Tede. Nie mam pojęcia. Tedek. Co, Tede? Tak wygląda. Słyszałeś o czymś takim jak Tede? Tak, i wiem, że takie wygląda. Kojarzysz pana? Nie kojarzę pana. A ksywka Tede coś ci mówi? On tak już wygląda? Tede tak wygląda, no. PZ. Tede kojarzycie? Tak, Tede, tak. Ale to jest taki rap klasyki, takie. Tak. No. Kojarzycie ksywę Tede? No, Tede to znam ksywę, ale nie znam w ogóle jak wygląda. Raper polski. A jakaś podpowiedź? Na T. Yo, yo. Tede, kojarzycie? Coś mi się kojarzy, ale nie kojarzę go. Ale mi dałeś ludzi. No co ty, no powiedziałeś, że znasz polski rap, no. Ale takich to nie znam. Na te. Tede. To jest Kononowicz. Kononowicz. Tak. Szczerze mówiąc, nie wiem. Kojarzycie ksywkę Tede? Kto to jest? Tede. Dobrze! Kto to jest? O co wam chodzi wszystkim? Dobra, to jest jakiś raper z podziemia. Nie, z nadmorza bym powiedział. Podobny do Tede, ale chyba gorszy. Nie wiem, kto to jest. To jest Tede. To jest Tede? Jakiś no name. Ty, tego nie wiem. No, to jest wiadomo! Rysiu Peja! Ja kojarzę wizualnie, ale w ogóle jakby nie wiem... A kogo wam przypomina? Taki wujek, nie? Taki z więzienia trochę. Jakby... Wujek z więzienia. Nie. Na P. Potężny Rychu. No to Peja, to wiem. Dobrze. Wiem, poczekaj, ja to wiem, Peja. Mam z tyłu na końcu języka, no nie wiem, dawaj. No pe. Peja. Przestań podpowiadać. Kojarzycie ksywkę Peja? Nie. To jest Peja. Dobrze. Peja. Ej, dobry. Nie no, to wiadomo kto to jest. Kto to jest? Ten Sobota, nie? Słynny wielce. Tak? Rychu. Rychu Peję pomyliłem. To jest Peja. Dobrze. Kto to jest? A ja nie jestem z tego pokolenia. Grał wczoraj na tym festiwalu. No. Sokół, Sokół. Dobrze. Nie wiem. Pas. No, dalej, nie znamy. Sara, masakra. Kurde, nie. Maksywa jak ptak. Nie mam pojęcia. Nie, no to taki ojczym, tatuś czy coś w tym stylu, co nie... Grał wczoraj jak ptak Maksywę. Sokół. Coś! Nie! Moim zdaniem Sokół. Sokół. Dobre są chłopaki, nie są złe. Sokół. Sokół? No Sokoła znam. Grał wczoraj. Tak, Sokół. Jest! Mamy! Sokół. No Sokół. Dobrze. To nie Sokół. Brawo! Taki ptak. Szpak. Nie, to nie szpak. Proste, Sokół. Dobrze. Sokół, ja fanem jestem. Sokół. Jest. Sokół. To jest Sokół. Bardzo dobrze. Znam. Na P ksywa, P. Peja? PZ, żeście spotkać Pasuta. No ale tego to znaczy, bro. Ej, nie. Na P, na P. Nada, nikogo stąd nie znam. No, naprawdę. Moim zdaniem to jest... Może PZ, ale mogę się... Jej! Paweł z Ursynowa, PZ. Jezu, PZ. Dobrze! Bardzo ładny pan, ale nie kojarzę. O matko, ciężko. Wyjdzie nam to, że jestem jakaś głupia. Nie no, nie każdy musi słuchać starego rapu. Ewelina jest głupia i ja. W Monterysa wytnij i ja, żeby było, że Ewelina jest głupia. You have no power here. Na P. Nie no, Peja już był. To jeszcze z takich klasyków. Nie wiem, ja nie słucham tego. Co? PZ! Ej, one wszystko znają! Nie wiem, jakiś bibliotekarz, nie mam pojęcia. Pepe. To jest nowy raper Pepe. Mogę koło Fortuny? To jest PZ. Paktofonika, taki skład. Może Focus? Ale... Dobrze! Dobrze! O! Focus. To jest znawca rapu. Czekaj. Świadam to sobie. Dobrze. Czemu mnie tu wzięliście w ogóle? Czy wyglądam jakby znałaś? Magik był i kto tam był jeszcze?
Rychu? Nie, ja... Słynna paktofonika! O, magik Rychu! Jestem Bogiem. Usiadam to sobie. Proste. Paktofonika! Dobrze, a jak się on nazywa? O Boże, nie wiem. No trudne. Witam bardzo serdecznie. Łona może? Nie, paktofonika? To nie jest magik. Nie. To nie magik. Ich było trzech. To znam jednego. A jak jest po angielsku skup się? Fokus! A? Dobrze! Fokus! Laski totalnie znają klasyki. Nie, to może być fokus? No! To jest ten z paktofoniki? Fokus! Dobrze! O kurde, no to jest problem. Ze składu Acetoholics. Chłopaki lepiej ogarniają niż laski. Nie wiem. Znaczy kojarzę, ale nie pamiętam. O Jezu. Nie mam pojęcia. Dobra, taki? Nie. Dobra, nie, to nie ma szans. Wygląda jak Pudzianowski któryś, ale to chyba nie to. Heroj? Nie, to Pudzianowski. To jest Acetoholics. To holik? No, ktoś tam holik. To jest oldschoolowy, jak on miał. Literka? Do ekipy Acetoholics. A, nie mam pojęcia. Doniu, dobra, Doniu. Nie znamy. Oester? Nie. No, ktoś może z 2115? Słuchajcie, Oester właśnie wstąpił do 2115. Gratulacje, Ostry. No to jest Oester. No to jest klasa sama w sobie. Dobra. No to Oester. Nie mam pojęcia tutaj, nie. Jak na takiego mało lata, dobrze ogarnia. Lubisz Okiego? Lubię. Ostry. Dobrze! Tutaj ziom zna klasykę. No strzelaj. L8, nie. 1-8L. No tak. Nie, to Ostry akurat był. Oester! Wow! Oester, kojarzycie? Nie. Oester! Dobrze! No to jest Wilku WDZ! Aha, nie! To Ostry! Wilku, no dobra, było blisko. Kojarzysz na pewno. O kurde, to jest ten Ostry? Oester. Dobrze! Nie znasz? Stary Kini Zimmer. To Pichu, nie Kini Zimmer, Boże! To jest dopiero wyzwanie. Pich. Pichu kojarzę, ale nie znam go z wyglądu nawet, także... Ten, co zrobił Wanie taki z***sty klip, to jest Pejcha Pichu. To prawda. O Jezu, kojarzę coś, ale... Pichu. Trudne, co? No, droga jest. Pierwsza litera. Pep. Pich. Dobrze! Oj, nie wiem, ktoś za stary ma mnie, on 21 lat. Don Kuralesko! Nie! Pichu. Nie widzę jego oczu. Góral? Znamy Górala! Znamy! Ale nie ten streamer. Czy to jest Don Guralesko? Tak! Don Guralesko. Dobra, tego kojarzysz? Bonson czy coś tego typu, nie? Don Guralesko kojarzysz? Guralesko, dobra. Klaudio Donatanski? Don Guralski? Don Guralesko, blisko trafiłeś! No, gościa kojarzę. Gór... z Poznania. No nie wiem. Góral. Kto mieszka w górach? Wie. Kto mieszka w górach? Górale. Dobrze, góral. Dobrze. Next. Don Guralesko może? Za dupę mnie złapała jakaś gówniara. Sorry. O kurde. Poznań. To jest zawodnik. Kto mieszka w górach? Góralesko. Don Guralesko. Dobrze. To musicie znać. I ty tak pytasz ludzi sobie po festiwalu, oni nikogo pewnie nie znają stąd. To jest klasyk polskiego rapu, no. A tego znacie? Nie wiem. Słynny freestyle. Ja bym zadał Kali po przejściach, nie? Kali po przejściach. Nie, ja nie mam pojęcia. Eldo. Nie mam pojęcia, nie? Biedny Eldo, nikogo nie poznaje. Jak kryminalista trochę. Jak kryminalista? Nie znasz. Nie mam kompletnie pojęcia. Dobra, byku, to jest Eldo. Odstające uszy. Odstające uszy, Malek, kto to jest? L się zaczyna ksywka. Eldo. O kurczę, szczerze mówiąc, ja nie wiem. W sensie wygląda mi jak wampir, co się na fejmie był, ale to nie może być. Eldo to Pasternak, to jedna osoba. Krótka ksywa, L. L Polako. Nie, to nie dla mnie, nie słucham tego. On wygląda jakby na 12 godzin robił w robocie. Dziomek, pomóż, freestyle. Nie przypomnę. Eldo. On tak wygląda? Jaki stary Wygląda trochę jak tata tego, bandury. Kojarzy mi się takie auto, przejście dla pieszych, ale generalnie mega przystojny facet. Twoja ulubiona piosenka? Kasyno. A jak myślisz, jaki styl rapu prezentuje? No taki bardzo ulizany musi być jak on. Czyli jaki rap? Nie, serio nie kojarzę. Nie macie jakichś takich współczesnych? W sensie takich to jest młodszych? Współczesny raper, no.
Stary Bandury. Polska. Ej, druga osoba powiedziała, że Stary Bandury. Najlepszy polski raper. Babę na pasach, taką ma płytę. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Jezus, ja go kojarzę. Uliczny rap. Ja nie mam jednego imienia, ale... Chcę przypomnieć. Tomasz H. Hajto powiedziałem, hajto, ale to na pewno nie hajto. To na pewno nie. To jak nie hajto? No nie, no nie, Boże. Jaki ulubiony kawałek Tomasz Hajto? To nie jest jakiś... No właśnie, to nie raper. Babę na pasach. No właśnie. To nie jest raper. Kto to jest? To jest... Ja wiem kto to, ale nie pamiętam. To jest bandyta, znam go, no. Czemu dać jakiś no-name'ów? Jaki no-name to jest Tomasz Hajto? Uwaga, no. To jest Tomasz Hajto! To jest gość, który potrącił babę na pasach. Hajto. Ale Hajto to znają. Uwaga, najlepszy raper w Polsce moim zdaniem. Tomasz Hajto! I nie poniósł konsekwencji. Ale teraz najlepszy raper. Ten, co potrącił babę na pasach. Tomasz Hajto! Dobrze! To naprawdę on? Nie! Ulubiony kawałek Tomasza Hajto. Jak przejeżdża babę na pasach. Hajto! Ulubiony kawałek Tomasza Hajto, jaka jest? Wypadki drogowe. Kogo słuchacie, dziewczęta? No ja na przykład przyszłam na Łajda. Kto najprzystojniejszy? Żabson? No, Żabson. Z Freak Fighterów? Marcin Dubiel. Po 30? O Jezu. To teraz zagiąłeś. Nie, my preferujemy tylko przed 30. Okay, a najprzystojniejszy polski raper? No Janek jest fajny, taki swojski. Jan rapowanie. No, tak. A najprzystojniejszy polski freak fighter? Na pewno nie ty. To nie musiało być takie bolesne, wiesz? Miło było. No może tobie. To czego wysłuchacie, dziewczynki? Mate, White Eye, i dlatego szliśmy w tamtą stronę. Najprzystojniejszy raper polski? Mata. Taki wychudzony chłopina, on ledwo żyje. Najprzystojniejszy, no to chyba... Oprócz twojego chłopaka. No to Mata chyba. Mata, no. A najprzystojniejszy polski freak fighter? Ginolt. Koniec. Który jest najprzystojniejszy, dziewczyny, polski raper? Kizo. Mocny wybór. A najprzystojniejszy polski freak fighter? Ten. Kubańczyk. Aha, czyli Kubańczyk jest freakfighterem, ale raperem nie jest. Ej, do jej chłopaka. Czemu ty byłeś na nią zły za to, że wystąpiła u mnie? To jest kulturalny program. Prawda? Tu nikt nikogo nic nie tego. Nie. Kamil, bo ona odejdzie. Słuchajcie, ty podszedł i zapytał, czy sprzedaje glo. Tak. I do tego się nadaje, tylko kochanie. To jest najlepsze, że ja w ogóle na niej miły jestem poza kamerami. Tak, bardzo. A na kamerach się popisuje. No, strasznie. Ty jesteś duży, nie powinieneś tak, wiesz, flexować przy kolegach, przy kamerach i w ogóle. A że duży jestem, powiedz to do kamery jeszcze raz. On ma mojego penisa. Słuchajcie, tam gra White, my kończymy odcinek. Dowiedzieliśmy się dwóch rzeczy. Jeden, Ewelina dalej jest nierozgarnięta i on nie przeczyta żadnych książek. Kiedyś ogarnę. A druga jest taka, że młodzi słuchają swoich rzeczy. Nie ma co mieć do nich pretensji, że nie znają klasyków, chociaż niektórzy znali. Jedziemy teraz do mnie, tak? A gdzie? Nie, do Mateusza mówiłem, ty zostajesz tutaj, na razie.